Cześć, witajcie, z tej strony Goldzor i witam was mega serdecznie w kolejnym odcinku serii Zaha z draftów baluj na moim kanale. Słuchajcie, pod ostatnimi odcinkami z tej serii znowu pokazujecie, że po prostu wam się ona podoba, także za to mega serdecznie dziękuję. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście również pod tym dobili taką ilość łapek w górę, co pod odcinkami poprzednimi. Oraz jeśli ktoś nie subskrybuje, to zachęcam z tego miejsca również do subskrypcji. Ale przejdźmy może do konkretów. Ponad 150 tysięcy monet na koncie. Jak widzicie, sprzedało się większość kart, które wystawiłem po ostatnim odcinku. Jedni po większych kwotach, jedni po mniejszych, ale suma summarum mamy, jak widzicie, ponad 150 tysięcy na koncie. To mogę jeszcze wystawić w sumie ponownie, bo wydaje mi się, że ktoś to kupi. Tego pana mogę sprzedać, skoro go nikt nie chciał. To również mogę wystawić raz jeszcze i możemy przechodzić powolutku do kolejnego drafta. Słuchajcie, kolejny draft. Nie mam jakiegoś większego planu na ten dzisiejszy draft. Po prostu chcę go znowu wygrać. Co tu więcej mówić? Chcę go znowu wygrać. Dalej są te karty Scream, karty Halloween w paczkach. Także byłoby mi miło, gdybym jakąś trafił. Ale te formacje, kurczę, mnie nie zachęcają do grania dzisiaj. Weźmiemy 5-2-2-1 w gwoli testów. Chcę przetestować po prostu tę formację, bo jeszcze nią chyba w tym roku nie grałem. Wezmę Hazarda na sam początek. Na prawym skrzydle. Zobaczmy, kto będzie na nas czekał. Messi, Hiro. Ok, te pierwsze dwa wybory naprawdę fajne. Obydwie karty 90 plus overall, ale już napastnik na przykład no zbyt fajny nie jest. Jeszcze ten Hernandez byłby spoko, gdyby dalej grał w Premier League, ale tak nie jest, więc weźmiemy Francuza, bo Francuzów w miarę łatwo jest połączyć. Także przejdźmy do środka pomocy. Mamy Andrę Herrerę, też Ander Herrera. Też Hiszpanem jeszcze w tej FIFA nie grałem i jestem ciekaw w sumie jak się nim gra, a sporo osób go chwali, także zobaczymy. Czekam natomiast na pewno na jakąś ikonę, bo nie ukrywam, że ikony zawsze są w moich składach mile widziane. Zresztą przyjęliśmy taką zasadę, że każdą ikonę, nawet jakbym tam przegrał w pierwszej rundzie, tak, i miał ten karny draft, to biorę. Także ikony bardzo zapraszam, a zapraszałbym też jakichś piłkarzy, którzy mi pasują. Skoro tutaj nikt nie pasuje, to weźmiemy patriotycznie Kamila, bo czemu by nie? No i lecimy z dalszymi zawodnikami. Naprawdę ten draft na razie nie wygląda zbyt dobrze. Nie wygląda zbyt dobrze i liczę na poprawę w tych kolejnych wyborach, więc zobaczmy kolejnego środkowego obrońcę. Smalling, ok. To już jest lepszy wybór. Poleci sobie Smalling tutaj. I prawy skrzydłowy, bo tak go trzeba nazywać. Cofnięty skrzydłowy oczywiście. To może być Valencia. Tak, to będzie Valencia, bo on ma perfect linka z Herrerą, więc zawsze to nam może później pomóc. Na bramkę może pójść Ederson. Nie wiem, czemu miałbym go stąd nie wziąć. Tym bardziej, że też go nie testowałem, więc na razie kilka zawodników, których sobie potestuję, ale nie ukrywam, że fajnie byłoby ten skład ulepszyć lepszymi nazwiskami. Kondogbia, czy on coś tutaj zmieni? Nie zmieni nic. Dobra, niech będzie Syl, bo najwyższa overall, może też w tę stronę pójdziemy. Dawać mi jakieś mocne karty i są mocne karty. Na takie czekałem, takie dostałem. Ronaldo, Fernandinho. Fernandinho byłby wzmocnieniem środka pola, ale Ronaldo będzie lepszym zmiennikiem, więc Ronaldo nam się, mam nadzieję, przyda. Kolejne trafy mamy Sane, ok, to jest fajna karta, to jest bardzo fajna karta i Sane sobie weźmiemy z tego też względu, że gdybyśmy tutaj nikogo już nie trafili, to Sane poleci sobie na napastnika i mimo, że to obniża nam zgranie, no to zawsze jest jakąś alternatywą, także jeśli o to chodzi, to spoko. Stąd niech będzie ten Muriel, ale dawać mi jakieś mocne, specjalne karty, jakieś ikony, cokolwiek, coś takiego fajniejszego. A na razie naprawdę nie zbiera się na to, żeby coś takiego wyleciało. Dobra, to jest Liga Angielska, więc go wezmę. Może na obronie się przyda, ale dawać mi jakieś mocne nazwiska. Danilo, ok. Jest też Willian, który by uzupełnił cały skład z Premier League. I chyba wezmę tego Williana, wiecie co? Wezmę tego Williana. Nie wiem, czy Messi i Ronaldo nie będą stricte zmiennikami. Na to na razie się zanosi. Dołączy do nich Neymar, także mamy standardową ławkę rezerwowych. U większości ludzi myślę, że ci zawodnicy są wybierani, gdy już wypadają. Mamy Grzegorza Krychowiaka, który pasuje do tego składu i nie wiem, czy się na niego nie zdecyduje. Słuchajcie, James Rodriguez to kompletnie nie pasuje, mimo że mamy Sylę na ławce, no ale tak czy jakbyśmy tego nie połączyli sensownie, no to weźmiemy Grzesia. I kto wie, czy Grzesiu sobie dzisiaj nie zagra. Także miło powitać Polaka. Kolejne wybory, Zaha to też jest jakaś opcja, ale to wszystko są wersje zwykłe zawodników. To mi się bardzo nie podoba w tym drafcie, że po prostu z takich lepszych kart, o, to są fajne trafy, Sanchez to jest mega dobry obrońca, że po prostu nie wylatują nam karty, wiecie, specjalne. No nie ma ikon, nie ma jakichś większych tutaj kolorowych efektów na kartach, tylko zwykłe takie karty, jakie wyszły. Takie są i to jest niepokojące. Zapakosta tutaj, ale przed nami ostatni wybór. Jeśli tutaj nie wypadnie nic wielkiego, to po prostu nic wielkiego dzisiaj wypaść nie miało. I tak też się stało, więc stąd biorę jeszcze na sam koniec Perina. Układam to i zaraz gramy. Skład jest gotowy, także dobieram jeszcze szybko trenera i zaraz zobaczycie go już w pełni. Z najlepszym możliwym zgraniem, jakie będzie możliwe, ale coś mi się wydaje, że ci trenerzy nam zgrania nie podniosą i podnosi tylko ten pan, więc go weźmiemy. Podnosi o 1 punkt zgrania, więc no, nie wiem, czy to jest, czy to cokolwiek zmienia. Tak czy siak 183 draft, przynajmniej na ten moment. Może tutaj jeszcze przesunę tego Hazarda z Sane i to może coś zmieni. Nie, to obniża nawet o 1, więc nie będę nic zmieniał. Tak wygląda ten skład. Słuchajcie, Premier League w formacji 5-2-2-1 z polskim akcentem, liczę na Grzesia. Fajnie, gdyby coś dzisiaj ustrzelił. Sane na ataku, bo napastnika nie trafiliśmy. No i bardzo mocna ławka w postaci 3 super zmienników. Także w miarę czego, w razie czego, nie w miarę czego, będzie miał kto nas ratować. Ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby i ten skład sam sobie poradzi. Mimo wszystko koniec gadania i przechodzimy do pierwszego meczu. Słuchajcie, nie wiem, co jest z tym kątem grane, ale nie chcę mnie połączyć z nikim. Po prostu nie wyszukuje mi rywali. 10 minut szukałem na rywala w pierwszej rundzie. No i znalazłem mi kogoś takiego. Z Isko na lewej obronie. Jest ikona, jest dużo kart specjalnych, ale zgrania to tutaj nie ma. Patrzmy teraz, ładnie to wszystko zagrali. Oj, nie chciałem tak zrobić Valencją. Tak się nie wyszło, to źle! I Sane mógł strzelić pierwszą bramkę. Cóż za interwencję. Teraz nie wiem, czy Schmeichela, czy tam jednego z obrońcy. Dawaj. O, dobrze. Dobra piłka do Williana. Tak jest. I zobaczmy Willian. No, dawaj. Willian, ale że on się utrzymał przy piłce. Dlaczego Hazard także się cofnął do tyłu? Nieważne, może spróbujesz technicznie po długim rogu. Strzelisz bramkę. Tak jest, Eden. Tak jest. 1-0. Krycha, no to może coś Krycha pokaże. Numer 7 na plecach, niezbyt pasujący do Grześka, ale zobaczmy, Grzesiu Krychowiak. Przepiękna piłeczka do Hazarda. I teraz akurat Berg tego nie wykończył, ale brawa za tę piłkę dla Polaka. Mamy jeszcze rzut rożny z tej okazji, ale tutaj niewiele się wydarzy, chociaż jest jeszcze Willian, zejdzie do środka. Jeszcze Grzesiu, może teraz będzie asysta. Sane. Mertens i wybijamy tę piłkę. Będzie szansa na kontrę, czy nie będzie? Ronaldo ładnie wszedł przed obrońcę. Ronaldo, no i to już jest klasa sama w sobie. Cristiano Ronaldo, ale teraz to by to zepsuł Cristiano. Na całe szczęście mieliśmy odrobinkę szczęścia przy końcu tej akcji. No i słuchajcie, w 90 minucie kończymy to spotkanie. A to oznacza oczywiście, że zagramy w rundzie drugiej. Pokażę wam jeszcze statystyki, gdyby kogoś ciekawiły tego meczu, ale to był naprawdę bardzo nudny mecz. Nie za wiele wam z niego pokazałem, ale jak też widzicie po statystykach, nie za wiele się działo. Także śmiało mogę powiedzieć, że cel minimum osiągnięty, bo już w pierwszej rundzie nie odpadniemy, ale w drugiej też nie byłoby fajnie. No a ten skład w sumie nie za bardzo ma mnie czym straszyć, więc mam nadzieję, że będzie po prostu dobrze. Messi, ależ prawie się udało, no ależ było teraz blisko błędu rywala. Bardzo blisko na pograniczu, to tutaj zostało zagrane, a to była ładna klepka. Mimo że wiedziałem, co rywal zrobi, to nie byłem w stanie temu przeciwdziałać. To jest niestety 1-0. No, ciekawie. Ale... no nie powiem, dobrze to rywal rozegrał, ale no strzelanie takich bramek, w sensie tracenie takich bramek to jest po prostu, no nie wiem jak to nazwać, no dlaczego do jasnej cholery nikt z moich zawodników nie chciał tego wybić? No ale nie tak miałeś to Messi zagrać, mimo wszystko to nie jest najgorsza piłka, tylko koniec pierwszej połowy. Słuchajcie, no jestem zły po tych 45 minutach. No bo co jak co, to gra mi się źle po prostu i nie jestem w stanie nic zrobić. Także trzymajcie potężne kciuki, bo w drugiej połowie musi zdarzyć się cud, żebym do tego meczu wrócił, bo po prostu totalnie nie czuję moich piłkarzy w tym meczu. No co widać po tym zagraniu? No, kompletnie nie mogę wymienić kilku dokładnych podań. Co, no patrzcie na to, no ja pierdzielę! Żeby cokolwiek zdziałać. Dramat, dramat absolutny. Dopiero teraz Smalling piłkę odzyskuje. Coś się uda. Jeszcze wam pokażę to, że naprawdę mam problemy ze zrobieniem akcji. Ja kompletnie nie żartuję. No patrzcie, patrzcie. No patrzcie, jak Ander Herrera, jak kret przegrywa mi każdy pojedynek w środku pola. No po prostu każdy. Z drugim Herrerą, co jest najlepsze. Dlaczego mój Herrera jest gorszy od jego? Oj, to jest ładna piłka na Messiego. To jest naprawdę ładna piłka na Messiego. Leo Messi. Messi strzela z daleka i właśnie po to mamy takie karty. Więc 52 minuta, mimo naprawdę fatalnej gry z mojej strony, mamy, a w zasadzie łapiemy kontakt. Ja pierdzielę, Messi. Dawaj. Jeszcze Herrera. Sanchez. Okej. Neymar. Neymar, ładnie to wygląda. Jest Grzesiu Krychowiak. Piłka do Ronaldo. Ten odgrywa do Krychowiaka. Grzegorz Krychowiak! Tak jest! Polski akcent, jedyny polski akcent w naszej drużynie. Wraca, a w zasadzie daje nam powrót do gry. No co tu więcej mówić? Piękne wykończenie Polaka. Aha, no ale nie mówcie. Zajebiście. Krychowiak, dawaj, wypuszcza jeszcze Neymara. Neymar po długim rogu, no matko boska, Neymarito. Po strzeleniu bramki, po straceniu bramki, ta jedna akcja od razu od wznowienia jest zawsze jakaś zgliczowana. Ja mam takie wrażenie, bo to jest po prostu niesamowite, jak z łatwością jest wtedy strzelić bramkę. Nie wiem, czym to idzie, ale tak po prostu jest, na ochłodę paczki. Chociaż nie wiem, czy takie paczki cokolwiek naprawią. Paczka druga i słuchajcie, mamy ekrany. Także to jest pozytyw jak najbardziej, ale już widzę. Już widzę po narodowości, że to nie będzie nic. To nie będzie nic drogiego. To jest Falcao, słuchajcie, 84 overall z takiej paczki. To jest dobry overall. To jest naprawdę dobry overall, ale cena Falcao w sumie też nie jest taka niska, bo to jest koło tam 4000. Więc dobra, powiedzmy, że nie będę narzekał, bo jak na ten rodzaj paczki, to naprawdę jest to solidne trafienie, więc przyjmę z wielką przyjemnością Falcao. Dziękuję, że po prostu ten Falcao wypadł, a przed nami jeszcze ostatnia paczka. Zobaczmy, co w niej. Może uda się pobić nawet Falcao, czy będzie? Nie ma jak... O Jezu, nie ma nawet karty świecącej. Także jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. Słuchajcie, przepraszam, że was zawiodłem, natomiast jedno jest pewne. Formacja 5-2-2-1 to nie jest formacja dla mnie, bo grało mi się po prostu słabo. Mimo to była dosyć spora szansa, by awansować dalej, no bo nie oszukujmy się, nie grałem z jakimś pro playerem, żebym go nie przeszedł, ale widocznie tak miało być. Tyle ode mnie, zostawiajcie łapkę w górę, jeśli wam się podobało oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Mówi Goldzor, na razie.